Pomagajmy sobie w szczęściu, no i w biedzie. Ja cię nie zawiodę, ty mnie nie zawiedziesz. Jaki śliczny rysunek klekotka. Dziękuję. Ten błogosławiony byłby szczęśliwy, gdyby zobaczył dzieci tak chętne do pomocy jak wy. Edmund Bojanowski. Lubił dzieci. Tak jak dzieci jego. Tak, zawsze im pomagał. Uczył je, pisał dla nich wiersze. Święty Jan Paweł II mówił, że ten serdecznie dobry człowiek z miłości do Boga i do człowieka potrafił skutecznie jednoczyć wokół dobra. Każda dobra dusza jest jak świeca, choć się sama spala, to innym przyświeca. Pomagajmy sobie w szczęściu, no i w biedzie. Ja cię nie zawiodę, ty mnie nie zawiedziesz. Pomagajmy sobie w szczęściu, no i w biedzie. Ja cię nie zawiodę, ty mnie nie zawiedziesz. Pomagajmy sobie w szczęściu, no i w biedzie. Ja cię nie zawiodę, ty mnie nie zawiedziesz.